Dlaczego trening powinien trwać nie więcej jak godzinę? Osobiście trening zajmuje mi 90 minut, jestem ektomorfikiem. No i właśnie, jeżeli ktoś jest ektomorfikiem, a trening zajmuje mu 90 minut, natomiast jest wykonywany według zasady maksymalne ciężary w niewielkiej ilości powtórzeń, w niewielkiej ilości serii, to odpoczynki między seriami powinny być stosunkowo długie. Proponuję przeliczyć czas wykonywania ćwiczenia do czasu odpoczywania. I jeżeli ten czas odpoczywania jest długi, to jest wszystko w porządku. Powiem tylko tyle. Jeżeli półtora godzinny trening, właśnie 90-minutowy trening ciężarowca, dokładnie zmierzymy czas, kiedy sztanga jest w powietrzu, a więc oderwana od pomostu, i czas, kiedy sztanga stoi na pomoście, no nikt by nie przypuszczał. Jest 5,5 minuty zaledwie treningu. Ale ciężarowcy trenują zupełnie inaczej, bo trenują najczęściej metodą ciężkoatletyczną, polegającą na podnoszeniu ciężaru submaksymalnego bądź maksymalnego jeden raz w kilku seriach. O to chodzi. Jak to zrobić praktycznie, jeżeli trening dla ektomorfika ma trwać pół godziny? Nie, to nie jest tak, że ma trwać pół godziny. Praca mięśni. Chodzi o to po prostu, że ektomorfik powinien trenować z dużymi ciężarami. Dam przykład. Moim rekordem życiowym w wyciskaniu sztangi w leżeniu jest 100 kg. Trenuję z ciężarem 60 kg. Ile jestem w stanie wykonać powtórzeń? Czyli 60%. No powiedzmy nawet 15. Jeżeli założę teraz 80 kg, to ile będę w stanie wykonać powtórzeń? No powiedzmy 8. Teraz 90 kg, ile? No 2, 3, 95, 1, 2, a 100? No jedno. Więcej się nie da. Jeżeli nawet dam radę. Więc uwaga, cały widz polega na tym, że sam trening to jest umiejętność dobierania obciążeń. I teraz, jeżeli ektomorfik trenuje te 30 minut, jego mięśnie mają być około przeciążane przez około 30 minut, to znaczy, że sam ten trening ma tyle trwać. Jeżeli się skoncentrujemy na treningu, jeżeli nawet zastosujemy długie przerwy wypoczynkowe, co jest potrzebne przy takich przeciążeniowych właśnie obciążeniach zewnętrznych, to wówczas ten trening będzie trwał 60, 60, 70 minut, ale sama praca będzie trwała tylko kilkadziesiąt. I tu o to chodzi generalnie. Bo to nie ma tak, że pół godziny i dziękuję, idę do domu. Nie, nie, nie. Nie, nie o to chodzi. Chyba, że ktoś trenuje codziennie jedną grupę mięśniową. Ja znam takich i mają sukcesy.